pragniesz. Zrobiłbyś wszystko, żeby to mieć. Lecz to już dzień. Gdy już to masz, gdy już to zdobędziesz, myślisz sobie tak. Ty tego nie chcesz. Teraz to pierdzielisz, bo ci wiedzie mocny gaz. Latają za sławą, później narzekają, że ich wszyscy znają. Taka kolej rzeczy, halo. Uważaj o czym marzysz, bo gdy to się zdarzy, może być przekleństwem. Masz to, na co się tak sparzysz i mało. Więcej, później tego nie chcesz. Tak samo jest serce, miłość w nienawiść, paradoks. Szczęść nie trwa wiecznie, na szczęście nie jest tak zajawą. Bo do końca życia przecież będę sabu. Co dla ciebie znaczy szczęście? Ojciec pytał mnie o to wiecznie i przestrzegałby nie skończyć w sidłach pragnień. Trzeba być świadomym w życiu tego, czego nie chcesz. Minęły lata, nie myślałem o tym nawet, ale zawód właśnie przesłał ten kawałek. O nie miałem, gdzie ja jestem, kim się stałem, czemu te realia wokół są tak niedorzeczne. Dziś łatwiej kogo skreślić niż zrozumieć. Tak jest przecież wygodnie, czego nie rozumiesz. Każdy się tu czai jak ten pierdolony pudel. I tak wszyscy na końcu zobaczymy tunel. Połamane serca, przekreślone związki, podeptane uczucia, porąbane wnioski. Kto zapłaci za nas ten rachunek? Nie wiem, każdy jest zajęty byciem numer jeden. Taki jesteś siebie, pewien, nie czujesz strachu. W domu żona i dwójka dzieciaków. Jeśli szukasz maty, w domu nigdy nie ma taty. Możesz być bogaty, ale żaden hajs nie cofnie czasu. W życiu nie ma nic od razu, wszystko to proces. Więc zanim wkopiesz się w kolejny nonsens, zastanów się dwa razy, czy to, o czym tak marzysz, to na pewno to, czego chcesz. Żyjemy, aby zdobywać, taka ta natura. Wybacz to, jakbyś wygrywał puchar. Już tego nie chcesz.